Dobry wieczór, moi drodzy. Czwartek, 20. Pora zaczynać. Zastanawiam się, od czego zacząć. Czy na poważnie i syntetyzując, czy posługując się przykładem i konkretem. Ale zacznę jednak tak, jak uważam, że jest najlepiej, na poważnie. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. To jest piosenka, która towarzyszyła marszowi w niedzielę. Piękny tekst na początku. Wolność kocham i rozumiem. A ja pytam polskich małych i średnich, ale też dużych przedsiębiorców. Wolność kochasz, to wiem. Ale czy ją rozumiesz? Albo jak ją rozumiesz? Powiem wam, jak moim zdaniem należy myśleć o wolności, jak o niej powinien myśleć polski przedsiębiorca. Po pierwsze, powinien umieć odróżnić wolność od anarchii, ponieważ pewna forma wolności, jestem sam, nic mnie nie obchodzi, nie ma wokół mnie nikogo, kto mi coś zabroni, nie widzę żadnych uwarunkowań. Przeciwnikiem moim jest państwo, przeciwnikiem moim jest konkurent, przeciwnikiem moim jest organizacja. Jestem wolnym przedsiębiorcą. To jest anarchia. Czy to nie jest dzisiaj bliskie myśleniu wielu polskich przedsiębiorców? Otóż uważam, że właśnie tak jest. Polski przedsiębiorca często wolność utożsamia z anarchią. Po pierwsze, żadnych podatków, ale jednocześnie niech ktoś strzeże jego własności i porządku. Jakże to? Bez podatków, bez pieniędzy na służbę, która tego pilnuje, mundurową jedną, drugą, trzecią? Teraz, jeśli to ma być państwo, które tego pilnuje, czy w związku z tym nie powinno to być uporządkowane coś, co jest organizacją, ma swoich urzędników, ma swoją strukturę? Wracam do początku. Anarchia jest złem. Wolność nie ma nic wspólnego z anarchią. Wolność dla polskiego przedsiębiorcy to przede wszystkim obowiązek. Brzmi to aż dziwnie, prawda? Ale wolność to obowiązek kreowania przede wszystkim organizacji we własnej firmie. Porządku we własnej firmie. Mało tego, wymyślania, proponowania. To są wynalazki, to jest kwestia organizacji, to są pomysły. To jest rola przedsiębiorcy, to jest jego obowiązek, to jest właśnie jego wolność. Wolność jako poczucie tworzenia czegoś, co przyniesie korzyść materialną jemu, jego pracownikom, daj Boże całemu społeczeństwu i nam wszystkim. A zatem wolność to jest ten obowiązek w tej skali mikro, w skali firmy. Ale później jest obowiązek wobec kogo. I tutaj wchodzimy na pole, na którym wielu przedsiębiorców powie, zaraz, zaraz, co ten gościu bredzi. A ja powiem, jest. Obowiązkiem jest być rzetelnym wobec klientów i tych, którzy korzystają z efektów mojej pracy. Czy to kupując moje towary, czy korzystając z moich usług. Czy chcemy być tymi, którzy oszukują? Czy na tym ma polegać polski przedsiębiorca? Nie. To jest obowiązek tworzyć jakieś dobro. Pokazać, że jest się kreatywnym. Pokazać, że być może z myślą o pieniądzach, ale i z myślą o tym kliencie stworzyło się coś konkretnego. Konkretnego, który to coś jest potrzebne innej osobie. A zatem jest to obowiązek wobec klientów. Czy nie jest też obowiązkiem bycie rzetelnym wobec moich dostawców, odbiorców, tych, którzy ze mną współpracują? Ależ oczywiście, że tak. I wreszcie na końcu. Czy nie jest moim obowiązkiem być fair wobec konkurentów? Czy na tym ma polegać polski przedsiębiorca, że myśli, jak tu oszukać mojego konkurenta, jak go tutaj ograć. To nie jest droga do sukcesu.
To jest najprymitywniej rozumiana anarchia gospodarcza i tak zwany pseudoliberalizm XIX wieku. To jest wolna Amerykanka, która nigdy z Polski, ani z polskich przedsiębiorców nie stworzy prawdziwych przedsiębiorców. A teraz wreszcie, czy wolność polskiego przedsiębiorcy to nie jest obowiązek myślenia szerzej? Ponieważ mam więcej pieniędzy, ponieważ być może mam więcej w głowie, bo mam lepsze szkoły, a nawet jeśli ja nie mam więcej w głowie, to otaczają mnie mądrzejsi ode mnie współpracownicy, którzy dzięki mnie mają pracę. Czyż nie jest moim obowiązkiem myśleć, jak uczestniczyć, odpowiadać, współdecydować o państwie, o społeczeństwie, o regionie, o nas wszystkich. Tu dochodzimy do tego, co jest fundamentem, którego nie mamy. My, polscy przedsiębiorcy, nie mamy organizacji, która by wyrażała nasze interesy, która by utożsamiała się z tym, jak nas bronić, jak nas promować, jak nas wspierać, jak wreszcie pilnować, byśmy nie błądzili w tym galimatiasie współczesności, w tej, powiedzmy szczerze, globalizacji, która, pamiętajcie o tym, globalizacja dzisiaj nas otacza. Co to jest globalizacja z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy? Moim zdaniem globalizacja w skali międzynarodowej to jest sposób, to jest metoda wykorzystania dorobku naukowego, organizacyjnego, intelektualnego, wykorzystania tego dorobku, który jest obiektywny, który przejawia się w postępie technicznym, który przejawia się w coraz większej ilości wynalazków, wykorzystania tego wszystkiego dla celów posiadania większej władzy, zarabiania coraz więcej, dzięki zarabianiom coraz więcej uzyskiwania przewagi i dominacji w świecie, a wreszcie w związku z tym decydowania o wszystkim. Jeśli polska przedsiębiorczość ma się obronić, obronić wobec państwa, które niestety jej nie wspiera, mało tego, ma się obronić przed globalizacją, musi się zorganizować. Zorganizować tak, by wykreować nie elitkę, nie grupkę korzystającą i przywilejowaną, nie. Wykreować czołówkę myślących, etycznych, mądrych, kreatywnych przywódców, którzy będą angażować się w życie publiczne. Bo za co musi wziąć odpowiedzialność polski przedsiębiorca? O to pytam. Otóż musi wziąć odpowiedzialność za strategię gospodarczą. Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Jeśli nie umiem, to muszę się nauczyć tak strzec tej wolności, żeby nikt nie próbował mi ją odebrać. A dzisiaj wszyscy polscy przedsiębiorcy wiemy, że tę wolność tracimy z godziny na godzinę. I teraz te konkrety. Pierwszy z brzegu. Moi Państwo, w Polsce jeździ bez mała połowa, ponad 40% samochodów, które mają ponad 20 lat. Jesteśmy państwem w Europie o największej ilości starych samochodów. Chcecie to wiedzieć? Podoba wam się tam? Czy rozumiecie, co z tego wynika? Po pierwsze, jak się to ma do postępu technicznego? Przecież my konserwujemy trupy. My coraz bardziej technicznie się cofamy. To po pierwsze. Po drugie, my nie kreujemy niczego. Pracując przy tych trupach, naszą energię poświęcamy na podtrzymanie żelastwa, złomu, starej technologii, zamiast myśleć właśnie o tej nowoczesności. To sprzyja temu, że tak jest. I teraz konkrety. Jeśli w Polsce jest tak, że stacje diagnostyczne mają ceny z roku 2004, to to jest w interesie właśnie tych, którzy przywożą, czyli Niemców,
zachodniej Europy, którzy przywożą tutaj trupy i nam je sprzedają, a my udajemy, że jest z tym dobrze. Kto jest za to odpowiedzialny? Zapamiętajcie. Pozycja 4 na liście PiS-u w Nowym Sączu. Rafał Weber, wiceminister do spraw infrastruktury. I on jest jedną z tych osób, która pilnuje właśnie, żebyśmy nie stali się twórczym narodem, który chce mieć lepsze samochody, który chce samemu stworzyć przemysł samochodowy. A teraz pokażę wam coś, bo chcę, żebyście widzieli. O, to jest właśnie na całe strony w gazetach u nas artykuły, a w nich, skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę. A ja mówię, nie tworzą Izerę, a tworzą aferę. Tworzą operę mydlaną. I ci ludzie mówią tak, potrzebują nowych wyzwań. Odnalazłam się w tej kwestii. Pomyślałem, że fajnie by było wrócić do Polski i oddać swoją duszę polskiemu projektowi. Kolejny dżentelmen. I tak oto macie listę ludzi, którzy już skonsumowali kilkaset milionów złotych pod pretekstem polskiego samochodu elektrycznego. I gdzie on jest? Nawet w lesie go nie ma, bo oni wykarczowali ten las pod pretekstem, że tam będą budować ten samochód. I do tej pory nic tam nie powstało, ale kilkaset milionów pysznie. To są te konkrety, w których żyjemy. A teraz drugi przykład. Przykład Ursusa. Akurat w tej kampanii wyborczej to mnie cieszy, przykład Ursusa wraca. I nie kto inny jak Marcin Przydacz, Panie Boże, minister w kancelarii prezydenta. I oczywiście Radosław Fogiel, poseł PiS. Mówią co? Nie, nie, Ursus upadł i upadnie, bo to jest firma prywatna. Bo to jest firma prywatna, zapamiętajcie to. Bo to nie nasze było. Jak nie nasze, to obce. A jak obce zarobiło pieniądze, to w związku z tym to wykończyć trzeba. To jest dzisiaj przykład polityki à la polonaise. Jakbyśmy powiedzieli. I teraz jeszcze jedno słowo. Moi drodzy, jesteśmy w sytuacji, w której kandydują różni Polacy z różnych partii do parlamentu. Ja wielu z nich tędy czy owędy próbuję zapytać. Co myślisz i co sądzisz o powszechnym samorządzie gospodarczym? Żeby wam powiedzieć, ile lat już trwa ten bój, to pokażę wam takie oto pismo. Pismo Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, a w niej artykuł. Kto nie chce jednolitego samorządu gospodarczego? To jest pismo z 2005 roku. Już wtedy walczyliśmy o samorząd gospodarczy. Zobaczcie, jak to jest ważna kwestia, jeśli tyle lat nie udaje się tak ważnej sprawy załatwić, a polskim przedsiębiorcom się mówi, że to nie powinno ich dotyczyć, że to jest odebranie im wolności, że to jest przeciwko nim. To jest właśnie ten fałsz w tym filmie. I dlatego pozwólcie, pokażę wam tych, których uważam, że są rzecznikami polskiej prawdziwej przedsiębiorczości, czyli polskiego samorządu gospodarczego. Oto oni. Andrzej Zapałowski z Przemyśla. Nie będę mówił, jaka partia. Zbigniew Giżyński z Torunia. Nie będę mówił, jaka partia. Paweł Kłobukowski z Płocka. Każdy z nich jest z innego ugrupowania, ale łączy ich to, co jest fundamentem myślenia o Polsce. Troska o polską przedsiębiorczość. Rozglądajcie się. Szukajcie takich przedsiębiorców. Jeśli możecie, nawet dajcie tutaj do mnie znać. Będziemy ich promować, bo to jest czas ważnych wyborów. To jest czas przełomu. W tym czasie przełomu polski samorząd gospodarczy musi się narodzić. I na tym poprzestańmy. I moi drodzy, na koniec. Mój przyjaciel Witold Wójcik napisał piosenkę. Piosenkę właśnie na okoliczność.
Marszu Miliona Serc. Wysłuchajmy jej, bo jest prosta i może ten refren wpadnie wam w ucho i będzie się to podobało. Trzymajcie. I tylko ty możesz to zmienić, mądrze głosując w wyborczej jesieni. I tylko ty możesz to zmienić, mądrze głosując w wyborczej jesieni. No to za bezcen został sprzedany, spółka pisowskie zasiadają pany. Punktem dowodzenia jest Nowogrodzka, szaleńca, który stan wojenny przespał. Flaga uniszmana, kapelonie nasze, po co głoszą dzisiaj pisowscy judasze. I tylko ty możesz to zmienić, mądrze głosując w wyborczej jesieni. I tylko ty możesz to zmienić, mądrze głosując w wyborczej jesieni. Afera jedna następną goni, dzielą dla swoich ogromne miliony. Z długim nosem kłamca ogłosił bez wstydu, naród winien zapier za miseczkę ryżu. Imigracją straszy dziś pisowska władza, a w setkach tysięcy sama ich sprowadza. I tylko ty możesz to zmienić, mądrze głosując w wyborczej jesieni. I tylko ty możesz to zmienić, mądrze głosując w wyborczej jesieni. Świnie przy korycie, to nie nasza wina. 15 października Andrzej weźmie je do kina. I tylko ty możesz to zmienić, mądrze głosując w wyborczej jesieni. I tylko ty możesz to zmienić, mądrze głosując w wyborczej jesieni.